Dorotowo 398 to nowa siedziba Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Nową siedzibę Federacji doskonale widać z drogi na wysokości Dorotowa, drogi łączącej Olsztynek z Olsztynem. Jadąc od strony Olsztynka lub też najbliższej miejscowości Dorotowo, na wysokości 97 słupka, w miejscu, gdzie stoi po prawej stronie granatowy samochód, musimy skręcić w prawo. I właśnie w to miejsce, gdzie skręciło kolejne auto. Kierując się zaś od strony Olsztyna, by dojechać do nowej siedziby, należy w tym miejscu skręcić w lewo. Oczywiście ze względu na to, że jest tu spore wzniesienie, warto już wcześniej ten manewr zaplanować i kierować się dalej szutrową drogą. Zjazd z drogi łączącej Olsztyn z Dorotowem lub też Olsztyn z Olsztynkiem. Właśnie w tym kierunku, w którym zjeżdża jeden z pojazdów. Znajduje się naprzeciwko ulicy Wodnika. Można powiedzieć, że jakieś 700 metrów od zjazdu na Dorotowo. Tam, gdzie podążają właśnie te pojazdy, należy dalej udać się w trasę, by dojechać do nowej siedziby Federacji. Zaraz za zjazdem, w lewo jadąc od strony Olsztyna, a w prawo od strony Olsztynka lub też Dorotowa, należy kierować się szutrową drogą przez jakieś 500 metrów, by potem skręcić w prawo. Przejeżdżając 500 metrów, skręcamy tuż za fragmentem lasu w pierwszą w prawo. Można powiedzieć częściowo krętą drogę, by po 200, może 300 metrach dojechać do nowej siedziby Federacji. A tak wygląda ta droga dojazdowa od strony głównej asfaltowej pomiędzy Olsztynem a Dorotowem, z której zjeżdżamy. I w tym dość charakterystycznym miejscu, tak jak już mówiłem, skręcamy w prawo i kierujemy się już bezpośrednio pod siedzibę Federacji. Pokonując kolejne kilkaset metrów, znów jesteśmy pod siedzibą Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Dorotowie, pod numerem 398, która 10 grudnia zacznie funkcjonować
i przyjmować hodowców.